To jest pomieszczenie, w którym siedzimy. To jest chałupie normalnie. Zrobię warsztat, bo miałem warsztat. W ogóle na dole miałem tartach, co my teściu różną deski. Co żem zrobił za warsztat, to potem musimy się przeprowadzać. Miałem tam na dole warsztat, to tutaj żona wymyśla SMKL. No, żeby miała tych rodziców gdzieś trzymać, te dzieci. No tutaj musiałem warsztat likwidować. I tak przechodzę z miejsca na miejsce. Nareszcie go, no matka, ja nie zrobię sobie swojego laboratorium, takiego warsztatu, to nie będę miał gdzie to robić, tego instrumenty. Bo to jest taka robota, wiesz co, no, durno, precyzyjno, no po prostu musisz mieć, jak jest teraz, tak przychodzę na drugi dzień i musi być. Bo tu normalnie mam łóżko, tu mam garderobę i to jest takie miejsce, gdzie jest moje intymne. Ja mam no tak jest, ale po prostu jest moje i wiem, że mam i po prostu na mnie jest to niewygodnie. Bo widzisz, no tak widzę, to nie jest tak robić, żeby to robić. No, tu akurat byłem, co pierwszego zrobiłem, co wygrał ten basztę w Kazimierzu nad Wisłą, ale akurat mienią skórę, no nie, bo ten zabił te kozy. A ta skóra była strasznie mała, to tak bym miał z jamnika, no wiesz, no to na takim psie grać, no to dajcie spokój, no to aż nie pasuje, no nie, no to w ogóle proporcji nie, bo jak jesteś z tą kozą, no to nie myślą, że o Bułgar, bo Bułgarzy mają takie małe pieski. No. No i widzisz, no i takie to jest. I musiałem sobie właśnie dopiero zrobić takie miejsce, gdzie będę w ogóle robił. I po prostu ona już mi stelon nie wygania, bo mam dożywot się go, no jeszcze jak roz stąd pójdę, to już pójdę lewa do Porlina stąd. I to jest bąk, co się zakłada do jednej nogi. No, tu był bąk. Tu był duchac. To, co się duje do tego. No nie. A tu była głowa. Akurat zdążyłem 3 dni przed konkursem do Kazimierza. To tak jest wielki cud. Ja myślę, że wtedy, że ją wygrał jeszcze, to ja pierniczę, bo Matka Bosko ludzi męska nade mną świeciła. A, no w ogóle też mnie interesuje, jak to wtedy folklor interesowało mnie granie na skrzypcach. To w ogóle te instrumenty takie pasterskie, no tak jak kujarka na przykład, widzisz, może też. I tak było z kozami, no. Zajechałem do Tomasza Skupnia, bo wtedy on jedyny robił, no nie. Mam ogrobek na kozi. No ale to nie wiadomo było kiedy za tą kozę, jak to w tych czasach. No, a Tomasz, prawda, był taki poukładany, taki matematyczny. Mama miała wtedy pieniądze na pralkę automatyczną, no nie, bo to do no, prali we frani, no nie. Normalnie tak się zwertało się, no się z góry wrócało. No i kupiła mi te dudy od tego Tomasza. I tam zaczął grać u Tomasza, tak jakby byłem jego uczniem, no ale to wiesz jakie. Prawda, byłem u niego, a Tomasz siedział tam w Kuźnicach. Tam dopiero miał 2 lata promu, taki nie bardzo chciał zrobić herbaty, co pijesz, prawda, herbatę czy piwo. A ja miałem kielo tam, 17 roku, no, że no, jeśli mnie trzy razy pytał, a ja nigdy w ogóle łódki nie piję, no to myślę, chuj, wypiję to piwo. I on zawsze miał taki sobie, utworzył taki model i do końca takie dudy robił. Nigdy nie zmienił po prostu. Jakżeś już widział tą kozę, to zawsze wiedział, że to Tomasz robił. A ja po prostu już mam innego fioła i po prostu sobie robię teraz na swoją rękę także. Widzisz, tagowa jest inno. Tu mam na razie, co sobie kupię, tu mam frezowane i tu będę zalewał cyną. Ta jest koza, inno ma głowę. Także każdy jest inno. Po prostu nie, inno tu jeszcze muszę dorobić cyny, będę robił takie wygięte różki. Także robię, nie będę robił nigdy powtarzać. I co będę robił takie sygnatury, takie majerczyk, takie serce jak na skrzypcach jest. Ślepne. Przy tej babie to się i garba dorobi. Tak dalej będzie. O, pan filary nosi opiła.
Nie ma dla mnie takich instrumentów. Zależy jako sytuacja. Bo jak idę na jakieś ognisku i na przykład, no to no ja wezmę skrzypce, no to wyskoczę jak Filip z konopi. No to ile może zagrać, tak, no nie? Jedno, ani to próbować, nie jest to taki instrument uniwersalny, no nie? Na przykład tak, dudę to jest fajne zagrać na konkursie gdzieś. Wystawię, tu mam dudę akurat, jak to się nazywa, proteza, no nie, bo to... I no tu nie mam worka, no nie? To jest dudę, no. Lubię dudę grać. To jest fajny instrument jako archaiczny. To jest tak, aby sobie są wyższe, są do samego ducha swojego. Ale tak, żeby gdzieś komuś grał, tak, ja bym, wiesz, jakby wyszedł z tymi dudami na rabkę, to by popatrzyli na mnie, wiesz. Coś tam gra, bo gro, no, ale co on tam gro, to nikt nic nie wie. Po prostu widzi, ludzie widzą tylko skórę, nie widzą jak melodii w tym, no słyszą czy strój, że rzeczywiście ładny jest, no nie, czy ładny, ubrany, pierko, wiesz, koguta stoi, no i takie to jest. A takim instrumentem ogólnie to skrzypce fajnie do zespołu, do bendu. A tu mam taką guzikówkę na przykład też polkową, co sobie zagrać. A takim ulubionym ogólnie takim, wiesz, no to wszędzie gros tu se będziesz takie. To jest guzikówka, no. Hochnerka, helikonka to. Różnie nazywają. O. Już ci zagrać. Zagnął. Ta melodia, wiesz, takie tak góralskie, no nie? Tak po grasku, hej, a ja sobie lubię na tym grać, wiesz, tak jak tu jadę, no bo musiałem się dostosować do tego klimatu, no nie będę noc to budził i szkatował folklorem, bo ileż można. A tak to sobie dać takie te melodie ogólne, takie wiesz. Tak. W pięknym mieście, a ujrzałem Lubel jeszcze. Uśmiechna buzi, jak kwiaty kruży, oczka miała niebieskie. Aj niedługo ja tam byłem, aj do wojska iść musiałem. Miesiącu luty były me krute, na wiosnę przysięgałem. To takie wiedzą co chodzi, to. I zakłóca nocną ciszę, gorczańską noc. Ty rabko, rabka ma, rabko kochana ma. Rabko ma, pokochaj mnie i zostaw mnie. Takie sobie myślą moćkie bzdety o rabce kochanej. Reklama to taka no, specyfika. Po prostu nigdy nie goniłem za tymi reklamami. Ani nie zabiegłem tak, żeby być w tych reklamach. Jak to się mówi? Jakiś farda był. Nie wiem czemu tak się stało, że jestem w tych reklamach. Po prostu był casting tam i taka koleżanka go dochodzi, jedzie Pieter, bo jest casting do reklamy. No, no to był z Okopanem, to był pierwsza reklama, to było chyba o farbę jedynkę. No ale jak zwykle, przeczytałem listę, było ponad 300 goroli, co wyzbierali z kupy. I fioku równy, kto szedł po grasku tu. Jak zwykle, przeczytałem tą listę, ja bym na ostatek, wiesz, ostatni chyba i byłem na tej liście. Przeczytałem tam listę, wiesz, ten. To jak zwykle, nigdy nie wierzę w siebie. Każdy by zaś wygrał tą reklamę. No. I był taki stołek, żeby go wymalować tym pędzlem, jakie może ruchy. No to wiesz, jak podali stołek był na stole położony i trzeba było go tak udawać, że ma do kamery malować. No jak przeczytam listę, to zacząłem się wygłupiać, no nie. Resztę pomalował, resztę popluł, troszkę przetarł. No po prostu tak sobie robię takie, no wyjątkowe takie fikimiki z tego. A mi się to spodobało, że nie jestem taki, wiesz, że to się starą równo malować, bo po prostu byłem naturalny, po prostu nie walczyłem o to, żeby w ogóle wygrać tę reklamę.
I tak się stało, że wygrałem chyba z 300 w Zakopanem. Potem był jeszcze we Warszawie casting, jeszcze jeden. No i wygrałem ten. No i potem tak się potoczyło, po te królewskie rządzi, po te winiary, po te kropla Beskidu. Dużo nakręciłem reklam ogólnie. Dla mnie to jest marnowany czas ogólnie. Bo to siedzisz, czekasz, zakiela ujęcie, wie. No takie... To dobra robota, ale nie dla mnie. Jest to nadpłudliwe. Ja muszę coś robić. Wolę warsztat, wolę zrobić te dudy. Wolę być tu przy jak to się go gazdować. Jak jest sezon, to na traktorze siedzę, koszę trowę, siano, wiesz. Wtedy wiem, że żyję. Żyję tak naturą, z Bogiem mi się zdaje, że tak, no Bóg stworzył, tak żyję, tak, wszędzie pod górami. No. Bo mi się zdaje, że to jest chyba najpiękniejsze w życiu. Bo tak się mi gadałem, że po co jeździsz traktorem, po co gazduje jak rozna skrzypca. No. Po co jeździsz na koniach, bo to w zimie przyjdzie zapinać te łańcuszki, no nie tarzle. No to w rękawiczka nie zapniesz, no musi mieć rozebrane ręce, no. No ale sobie myślę, wolę żyć tak, bo przykazuje, bo to wtedy wiem, że żyję na przykład. Ja będę umierał, będę leżał na deskach, Panie Boże, dziękuję Ci, że pojeździłem za traktorem, że miałem konie, że mam dzieci, że mam wszystko to, co chcę żyć. I ta wieturnia Chabówka to jest taki drugi raj na ziemi. Bo człowiek dużo dością się nie potrzebuje. Ja się nie zakwycam Mercedesami, żeby mieć jakieś dobre auto. Wolę mieć ziemię, wolę mieć konia, krowę, kurę. I wtedy wiem, że jestem wolnym względem siebie człowiekiem. I po prostu mam tyle w życiu, a nie chciałbym ani więcej mieć. To, co już mam, to mi tak wystarczy. Zdrowe dzieci i baba i... Żartuję.